Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, chcemy Państwa poinformować, że przed chwilą złożyliśmy wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w dniu 12 grudnia. O szczegóły poproszę przewodniczącego klubu. Pan Leszek Miller, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej na ręce pani marszałek Sejmu złożył wniosek, aby 12 grudnia odbyła się debata w Sejmie poświęcona dwóm kwestiom. Po pierwsze, aby rząd poinformował Izbę o przebiegu ważnego szczytu europejskiego, który ma się odbyć 8 i 9 grudnia. A po drugie, żeby prezes Rady Ministrów poinformował Sejm o tezach swojego sprawozdania, które zamierza wygłosić w Parlamencie Europejskim na temat przebiegu i efektów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Uważamy, że zarówno efekty szczytu, jak i sprawozdanie polskiego premiera o przebiegu prezydencji zasługują na szczegółowe omówienie w polskim Sejmie i publiczną debatę. Tym bardziej, że tej debaty brakuje. Jeśli chodzi o prezydencję, ona nie toczyła się w duchu porozumienia ze wszystkimi siłami politycznymi. Sejm nie był widownią wymiany poglądów w tej kwestii. Jeśli zatem do tej pory tak nie było, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przynajmniej końcowy raport przed wygłoszeniem w Parlamencie Europejskim znalazł odbicie na forum polskiego Sejmu. Jeśli chodzi o szczyt 8-9, to ze wszystkich zapowiedzi wynika, że będzie dotyczył on niezwykle istotnych spraw dla przyszłości Polski i dla przyszłości Europy. Pan premier na wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział kilka interesujących inicjatyw, w tym również dotyczących nowelizacji traktatu z Lizbony. Chcielibyśmy wiedzieć, w jakim kierunku te nowelizacje zamierzają pójść. Jednym słowem, jest wystarczająco poważna tematyka, aby poświęcić jeden dzień pracy Sejmu na debatę publiczną o tak istotnych problemach stojących przed Polską i przed Europą. Liczę na to, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Szanowni Państwo, 12 grudnia nie jest datą przypadkową. Chcielibyśmy, aby ta debata w Sejmie odbyła się tuż przed 13 grudnia, przed planowanym przemarszem, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość, zachęca Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że jest zagrożona suwerenność, niepodległość Polski. To jest oczywiście nieprawda, ale chcemy, żeby ta debata na temat sytuacji w Europie, na temat wspólnej Europy, na temat przyszłości Europy była na przeddzień, a nie po tym przemarszu. Szanowni Państwo, każdy ma prawo zorganizować przemarsz, zgromadzenie i to ustawa o zgromadzeniach jasno precyzuje. Ale Jarosław Kaczyński, namawiając oczywiście i kibiców do wzięcia udziału w tym przemarszu, jak również mówiąc o właśnie zagrożonej demokracji czy też suwerenności, wprowadza Polaków w błąd. Proponuje wojnę ideologiczną w dobie kryzysu, w dobie poważnej tematyki i na to po prostu zgody też naszej nie ma. Chcemy tą debatę odbyć po to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość. Te same wątpliwości, o tym samym mówił Jarosław Kaczyński, Liga Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość, wtedy, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, wtedy też prawica mówiła, że Polska jest zagrożona, że suwerenność Polski jest zagrożona, że niepodległość jest zagrożona. Jesteśmy w Unii Europejskiej już tyle czasu i żadna niepodległość jest
niezagrożona, więc odpowiadając na to, uważamy, że ta debata powinna się odbyć. Natomiast Jarosław Kaczyński tym przemarszem chciałby, na szczęście nie może. Chciałby, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej, ale na szczęście takiej mocy sprawczej i takiej możliwości nie ma. Więc proszę Państwa, jeszcze słowo uzupełnienia. Otóż Jarosław Kaczyński bardzo często posługuje się sformułowaniem, iż słowa polskiego ministra spraw zagranicznych rysującego pewną koncepcję głębszej integracji europejskiej powodują utratę suwerenności czy niepodległości. To jest dalszy ciąg tej retoryki, którą Prawo i Sprawiedliwość stosowało zarówno wtedy, kiedy negocjowaliśmy wejście do Unii Europejskiej, jak i wtedy, kiedy przygotowywaliśmy referendum akcesyjne, pytając się Polaków, czy chcą, aby nasz kraj wszedł do wspólnej Europy. Jeśli Państwo mają wątpliwości, to polecam swoją książkę, która jest zapisem ostatniego okresu negocjacji i stosunku sił politycznych. I tu jest obfita dokumentacja dotycząca sformułowań, które wtedy padały i pokazująca niezbicie, jak te sformułowania były na wyrost, jak się okazały nieprawdziwe. Otóż jeżeli chodzi o suwerenność, to wchodząc do Unii Europejskiej, Polska dobrowolnie podzieliła się swoją suwerennością z krajami, które ich suwerennością podzieliły się z nami. Na tym polega istota integracji europejskiej. Każdy kraj rezygnuje z części swoich kompetencji, ale w dzisiejszym świecie należy inaczej rozpatrywać zagadnienie suwerenności niż kiedyś. Otóż podstawowym probierzem suwerenności państwa jest to, czy ono dobrowolnie dzieli się swoją suwerennością z innymi, czy też musi to uczynić z powodu jakiegoś dyktatu. Otóż niewątpliwie z tego punktu widzenia Polska jest krajem suwerennym i będzie Polska krajem suwerennym, albowiem wejście do Unii Europejskiej, owo podzielenie się suwerennością nastąpiło w wyniku głosu suwerena,